Dziewczynki! O co chodzi, profesorze? Ostatnio nasz dom jest jakiś taki zagracony. Uznałem, że zrobimy wiosenne porządki. Wiosenne porządki? Profesorze, przecież jest jesień. Wiem o tym, bajko. Po prostu chciałem was zaskoczyć. Tak, to przezabawne. Na tej stercie zebrałem już wszystkie rzeczy, które musimy przejrzeć. A wy zdecydujecie, co z tym zrobicie. Ja już wiem! To, co chcemy zostawić, włożymy do tego pudełka. A to, co chcemy wyrzucić, wyląduje tutaj. Tylko dwie opcje? Świat nie jest taki czarno-biały. Ja zajmę się porządkami. Nie, bójko. Chcę, żeby cała wasza trójka pracowała razem. Idę pozałatwiać swoje sprawy. O, i lepiej nie ruszajcie tej sterty. Są w niej potencjalnie niebezpieczne rzeczy z laboratorium. Wolałbym sam je przejrzeć. Pa, dziewczynki. No dobrze, siostry, zacznijmy! Wow! Patrzcie tylko na to! Filmy o kosmicznym holowniku z lat 70. Skończmy to szybko i je obejrzyjmy. Dobrze, ale chcę być w tej koszulce i mieć kucyk. Zaczynamy naszą imprezkę! Ja mówię zostaw, ty mówisz leci! Zostaw! Leci! Zostaw! Leci! Nie! Żadne zostaw, żadne leci! Nie rozumiecie? Dwie kategorie to za mało! Za mało? Chyba, że chcecie wyrzucić coś ważnego przez przypadek. Ona ma rację. Jest system, który posegreguje rzeczy od najważniejszych do najmniej ważnych. Przed wami mój 19-stopniowy plan. Dzisiaj to rozrysowałaś? Co ty robisz? Profesor kazał nam współpracować. I przecież współpracujemy. Trzymamy się mojego planu. Zaufajcie mi, uporamy się w mgnieniu oka. Zwyczajne podstawki są. Niezwyczajne podstawki są. Czerwone auta, które straciły koła przez przypadek? Czerwone auta, którym urwałyśmy koła celowo. Przerwa jest dopiero za 15 minut. Bójko, nie podoba mi się to. Twój szalony system jest bez sensu. Wcale nie. Po prostu go nie rozumiesz. Przyznaj to wreszcie. Pomysł Bajki i mój był o wiele lepszy. Nie, nie umiecie się dostosować. Sama wszystko zrobię i wtedy zobaczycie. Super. Super? Tak, jak dla mnie spoko. Nie wracaj do nas z płaczem, jak przestaniesz sobie radzić. Chodź, siostro, pooglądamy stare kasety. Gdzie włożyć to czerwone auto? Jeśli coś ma być zrobione dobrze, to musisz zrobić to sama. Zobaczmy, co jeszcze mi zostało. Aha! Profesor powiedział, żeby nie ruszać tych rzeczy. Założę się, że kiedy zobaczy, jak je posprzątałam, wprowadzi moje zasady organizacji. Poza tym w skrzyni zostawił włączoną latarkę. Jedzonko! O, rety! Jaki pyszny ser, hamburgery, jogurty i sztuczne mięso krabowe! Co ty wyprawiasz? O, idealne światło do fotek! Co? Hej, to twoje lustro w ogóle nie działa! Dlaczego je rozbiłem? Przecież to nie lustro, to telewizor! Moje rzeczy! Moje idealnie zorganizowane rzeczy! Hej! Co się tu dzieje? Siedzieliśmy zamknięci w tej skrzyni od ponad 3000 lat! I jakiś śmiertelnik właśnie nas wypuścił! Chwila, ja was wypuściłam, ale... Ty? Hej, słuchajcie! To ona nas uwolniła, a my... Jutro możemy zapanować nad światem! Zapanować nad światem? Jejku, to najgorsza dziewczynka na świecie! Ja? Ale zanim opanujemy cały świat, to będziemy się bawić! Pobawny! Rozbiłem się na tanecznej planecie disco! Nie uważasz, że powinnyśmy zajrzeć do Bójki? Nie, tylko będziemy zaburzać jej plan. Mój genialny plan się nie sprawdza! No dobrze, Bójko, tylko nie panikuj. Codziennie walczysz z takimi stworami? No dobrze, potwory! To koniec waszej imprezki! Okej, plan B. Lodowy oddech. Wow! Lodowa zjeżdżalnia!